Dwa dni później odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Coś takiego! Przestań! Weź! Dobre! Piękna para i piękne wesele. Była tam Matka Jezusa. Synu, słyszałeś to? Tak, Matka. Na wesele zaproszono także Jezusa i jego uczniów. Kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do niego: nie mają już wina. Matko, czyż to nasza sprawa? Nie nadszedł mój czas. Zróbcie cokolwiek wam powie. Stało tam 6 stągwi kamiennych, które służyły do rytualnych obmyć. Każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Napełnijcie stągwie wodą. Czas na toast! Napełnili je aż po brzegi. Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Zanieśli wodę, która przemieniła się w wino. Starosta skosztował. Nie wiedział, skąd pochodzi wino. Lecz słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego. Wszyscy podają najpierw dobre wino. A kiedy goście już się napiją, wtedy podają gorsze. Ty natomiast zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Tak oto w Kanie Galilejskiej Jezus uczynił pierwszy cud. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.